Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Jest to vlogmas. Przez ten tydzień mam zamiar dla Was kręcić vlogmasy. Mam trochę wolnego i doszłam do wniosku, że przy okazji spróbuję. Troszkę mnie przeraża kręcenie filmów codziennie i kręcenie filmów z codziennego życia, ale postanowiłam podjąć wyzwanie. Nie spałam pół nocy chyba przez to dzisiaj, ponieważ ciągle jakieś kotłowały mi się myśli, zastanawiałam się, jak to nakręcę, jak to zrobić, żeby to było ciekawe, żebyście się nie zanudzili na śmierć, ale tak pomyślałam, że w sumie mam kilka rzeczy do pokazania, mam jakieś kalendarze, ostatnio też przyszły mi jakieś paczki i pokażę Wam, co tam zamówiłam, mam też do pakowania prezenty, mam choinkę do ubierania, oczywiście nie pokażę Wam tego dzisiaj. Myślałam też o zrobieniu domków z piernika. W zeszłym roku robiłam i to była fajna zabawa, więc może w tym roku też mi się uda zrobić. W każdym razie doszłam do wniosku, że może się będzie coś działo ciekawego i może to będzie dla Was fajne. Dodatkowo pomyślałam, że to też jest taka super okazja, żeby się z Wami trochę poznać, żeby dać się Wam poznać, bo zawsze te filmiki są jakieś takie bardziej tematyczne. A we vlogu mogę z Wami bardziej swobodnie porozmawiać. I przy tej okazji w ogóle chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje. Jestem bardzo szczęśliwa, że tylu ludzi chce oglądać to, co ja nagrywam. Jest to dla mnie bardzo motywujące i z każdej subskrypcji cieszę się jak dziecko. I jeśli nie wiecie, to prowadzę dwa kanały. Jeden jest taki ściśle tematycznie związany z branżą, z moim hobby, też z tworzeniem stron internetowych. Natomiast no, ten, na którym jesteście, to jest ten drugi kanał lifestyle'owy, który jest taki bardziej dla mnie. To jest taki bardziej babski kanał, gdzie mogę sobie poopowiadać o kosmetykach i tak dalej. To też mnie bardzo interesuje. Także dziękuję, że tu jesteście znowu, że się spotykamy. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Przygotowałam też dla Was taki tag, gdzie zadam sobie kilka pytań, odpowiem na nie. Może to też nas w jakiś sposób zbliży, może Wy mi napiszecie dzięki temu coś o sobie. I tak, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Póki co dziękuję, że jesteście ze mną. Pokażę Wam moje śniadanie, które może Was rozbawić. I tyle, Spotykamy się za chwilę. Ja muszę tu poogarniać trochę rzeczy, bo byliśmy wczoraj na imprezie urodzinowej u Sześniaka. To jest taki super fajny trzylatek. I wróciliśmy dopiero dziś rano. I właściwie no, muszę wszystko rozpakować, pranie, no wiesz, takie rzeczy. No, w każdym razie impreza była super fajna, ja to poogarniam i jak sobie zrobię kawę, to pokażę Wam, jaki mam kalendarz, bo moje dziecko też ma kalendarz, ale też Wam o nim opowiem, bo to jest taki kalendarz czekoladkowo-zabawkowy, ale wrócę do tego za chwilę. I przy okazji właśnie pokażę Wam, jak on wygląda i co ja o nim myślę. To na razie. Do zobaczenia za moment. Zobaczcie, musiałam Wam to pokazać. To są moje dzisiejsze kanapki z serem. Miałam taką ochotę na kanapkę z serem, że pobiegłam do piekarni po świeży chleb. Jak widzicie, jest tona masła, tylko że nie miałam w lodówce normalnego żółtego sera. Są jakieś inne serki sałatkowe, a z sera żółtego to znalazłam jakąś taką ostatnią, zapomnianą przekąskę serową dla dzieci. I co, ułożyłam ją tu sobie na tej kanapce i mam nadzieję, że będzie smacznie. Jest bardzo dobre. Masło i świeży chleb. Musiałam wyskoczyć do sklepu, bo chciałam umyć naczynia, a okazało się, że nie mam kostek do tego. Akurat te były w jakiejś promocji, więc wzięłam te. Kupiłam ser. O, z Tesco lubię te smoothie. W ogóle nie lubię Tesco, ale to akurat lubię. Kupiłam jakieś deserki, bo Laura to zabiera do żłobka. Pomelo, ręcznik mi się skończył, papierowy. Zawsze w taki sposób badam, czy ten ręcznik tam jest, czy nie. Ściskam tu, jak jest gruby, to biorę. Ten jest gruby, więc starczy na dłużej. I przy okazji kupiłam takie klocki. Zaraz Wam pokażę, bo muszę zrobić porządek. One
Popatrzcie, one kosztują 25,50. Tyle kosztowały. Wiem, że w Pepco też są. Nie wiem, czy w Pepco są droższe czy tańsze, ale Laura tutaj ma taki zestaw. Taki zestaw klocków. Tu jest karton. Taki zestaw i tu są takie zwierzątka. Tu jest brama, coś tu się kręci. Ogólnie jest tu dużo ciekawych jakichś takich. No jest, są kółka, ale trochę było mało tych takich zwykłych. W sensie jak już tak wszyscy układaliśmy, to najbardziej brakowało tych zwykłych, więc dokupiłam jedno opakowanie. No i mam nadzieję, że teraz będzie fajniejsza zabawa. No zobaczcie, teraz jest ich naprawdę sporo. Tylko jeszcze musimy załatwić nowe pudło, ale to... przy okazji, jak pojedziemy do Ikei, tylko że nie wiem, czy teraz w okresie świątecznym jest sens jechać do Ikei, bo nie będzie bardzo, bardzo dużo ludzi. A tu jest nasza choinka. Jest stojak. I choinka. Choinkę bierzemy zawsze od rodziców Dawida. I w tym roku mi się wydawało, że mieliśmy taką nie za dużą. Ale jest dużo. Trzeba ją trochę z dołu przyciąć. Jeszcze zobaczymy, na ile jest gęsta. Okej, moja kawa się robi i teraz co Wam chciałam pokazać? Chciałam Wam pokazać kalendarze. Ten kalendarz to jest kalendarz Laurki i ja z niego tak nie do końca jestem zadowolona. Zaraz Wam pokażę na zbliżeniu zabawki, które do tej pory Laurka z niego wyciągnęła. W każdym razie on tutaj, to jest dobrze pomyślane. To są takie dziurki, które ułatwiają wyjmowanie tych czekoladek i tu jest raz, dwa, trzy, 15 czekoladek, a reszta to są różne zabawki i my dzisiaj mamy 2 dni zaległości, ale nie polecam Wam tego kalendarza. On był w Empiku, kosztował chyba, myśmy go kupili już przeceniony na 12 zł, czy 13, jakoś tak. A to jest Lindt. I tutaj są różne pyszne czekoladki i on nie był przeceniony w Empiku, mimo że ja kupowałam te kalendarze... O, kawa mi szeleści. Mimo że ja kupowałam te kalendarze już... To nie był 1 grudnia, to było kilka dni tam później. Okej, aha, jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać. To zaraz otworzę. A tutaj jest taki prezencik, który Laura dostała wczoraj, jakby jak urodziny się skończyły. Każde dziecko dostało taki prezencik. Jestem strasznie ciekawa, co tam jest. No ale musimy poczekać na Laurę i wtedy otworzymy. Jest 18. To jest tutaj. Dobra, otwórzmy 18. Tu. O, jest miś. One są pyszne, mają coś białego w środku. 18, a 17? 17. O, tu jest 17 właśnie, bo wczoraj nie otwieraliśmy. Oj. No. Cukierek orzechowy. Okej, 16 chyba jest otwarty. Niestety. Tutaj tak, 16 jest otwarty. No dobra. I tak, 2 czekoladki. A jeszcze... Jeszcze Wam coś pokażę. To są czekoladki z Carmello. Kupiłam je sobie
bo chciałam spróbować każdej z tych czekoladek i skomponowałam sobie taką fantastyczną bombonierkę. I dzisiaj też do kawy wybiorę sobie jakąś czekoladkę. Może taką? Srebrzystą. I może taką w kropki. Zobaczymy, jaki to smak. Okej, to nalewam sobie kawę. I aha, jeszcze pokażę Wam te zabawki. Czekajcie, te zabawki z tego kalendarza, co Wam przed chwilą pokazywałam. Czyli tak. O, tutaj jest przykładowo zabawka z Kinder Niespodzianki. Tak wygląda zabawka z Kinder Niespodzianki. No a tu są zabawki z tego kalendarza. Czy jest jakiś taki jeż. Dzisiaj muszę sobie zrobić paznokcie, ale chyba nie będę robić japońskiego manikiru, bo strasznie zatęskniłam za pomalowanymi. Może się umówię na jakieś paznokcie, spróbuję jakąś inną hybrydę. Tu jest taki, to jest chyba najfajniejsza zabawka, jakiś taki wiatrak. Tu jest taki ptak, no ten ptak to już w ogóle jest beznadzieja. Chociaż on i tak jest lepszy niż to, 4, no 5 klocków, z których można sobie, nawet w instrukcji ułoży, możecie sobie ułożyć krzyż z klocków. No ja nie wiem, może starsze dziecko ma większą wyobraźnię i bardziej potrafi jakoś znaleźć zastosowanie dla tych zabawek, a to są takie, o, to są niby takie pchełki czy coś w tym rodzaju i chodzi o to, żeby je wrzucić tutaj na ten słupek. No, takie bez szału. Dzisiaj też Laurka jakąś zabawkę tam ma. Ona najbardziej się cieszy z czekoladek, no a jednak widać tutaj na tym przykładzie, że to jest całkiem inna jakość. Tak, Kinder Niespodzianka. Okej, to nalewam sobie kawę i widzimy się później. Słuchajcie, poogarniałam dom, popracowałam trochę i też trochę odpoczęłam i biegnę po Laurę do żłobka. Zaraz zobaczycie, co ona dostała w swoim kalendarzu adwentowym dzisiaj i co jest w prezencie, który dostała na urodzinach Landasia. A ja żegnam się już z Wami powoli, bo my zaraz będziemy przygotowywały kolację. A później już raczej będę składać tego vloga, niż dogrywała coś nowego. Dlatego życzę Wam miłego wieczoru. Dziękuję Wam, że dziś byliście ze mną. Oczywiście zapraszam Was na jutrzejszego vloga. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki, pa!